Witam wszystkich bardzo serdecznie w trzeciej odsłonie naszego cyklu tutoriali pod tytułem Podstawy Podstaw. W trzeciej części spróbuję omówić mniej więcej jak wpływać na kolory, na podstawowe cechy obiektów, a także w jaki sposób je porządkować na scenie. Kilka funkcjonalnych rzeczy zostanie tutaj omówionych. Na początku stworzymy sobie prostą figurę, będzie to prostokąt. Prostokąt ma proste swoje cechy, ma wypełnienie, ma kontur, ten kontur ma grubość. Te rzeczy zaraz zobaczymy w panelu, który otworzę, ale zanim to zrobię, pragnę zwrócić Waszą uwagę na to, co pojawi się tutaj w lewym dolnym rogu. Kiedy ja kliknę sobie na obiekt, wybiorę go, to wypełnienie i kontur pokażą się tutaj. Ten kontur zresztą ma 31,1 piksela i wiem to stąd, że ta wielkość została ujęta tutaj. Jeżeli ja kliknę na to, to mogę nawet ją zmienić od tak w mgnieniu sobie oka w bardzo, bardzo prosty i wygodny sposób. To samo jeżeli chodzi o kontur i wypełnienie. Jeżeli kliknę sobie prawym przyciskiem myszy, to dodatkowe opcje się pojawią. Namawiam Was bardzo do tego, abyście zobaczyli, co tutaj się kryje. Te opcje są bardzo intuicyjne. Zachęcam Was do przyjrzenia się temu. Dzięki temu, że będziecie wiedzieć, co jest w tym panelu, będziecie mieli znacznie większą łatwość w manipulacji, w tworzeniu nowych obiektów, bo to jest dużo bardzo przydatnych opcji. Spróbujmy sobie teraz przejść do rzeczy bardzo jakby takiej najprzyjemniejszej, czy może nie najprzyjemniejszej, ale najpotrzebniejszej, jeżeli chodzi o obiekty. To jest określanie koloru obiektu. Stworzyłem obiekt, który widać tutaj. Teraz, jeżeli chcemy stworzyć, jakby zmienić sobie kolor naszego obiektu, który sobie, czy prostokąta, który sobie leży na naszej scenie, to wybieramy z palety kolorów najpierw właściwy kolor. Niech to będzie powiedzmy taki niebieski. A może nie ten, może niech to będzie ten niebieski. Klikamy na ten obiekt, na ten kolor. Jeżeli obiekt jest zaznaczony, to jego kolor wypełnienia się zmieni. Teraz, jeżeli będziemy tak sobie klikać, to ten kolor zacznie się zmieniać w dowolnie ustalony przez nas sposób. Teraz możemy zrobić również to samo z kolorem konturu, tylko że tym razem najpierw wciskamy klawisz Shift, a dopiero potem wciskamy na kolor wybrany w palecie. Dzięki temu zmieniamy sobie kolor naszego konturu. Tak więc klik, wypełnienie, shift, klik, kontur. Rzecz bardzo przydatna, bardzo szybka w pracy. Jeżeli byśmy się chcieli pozbyć naszego wypełnienia albo konturu, to tutaj na lewym krańcu naszej palety pojawia się po prostu brak i ten brak po wciśnięciu, jeszcze raz muszę zaznaczyć obiekt, po wciśnięciu go w palecie powoduje, że nasze wypełnienie się usuwa. Jeżeli ja sobie zrobię to samo z shiftem, to w tym momencie usunięte zostanie obramowanie, czy usunięty zostanie kontur, czy obrys naszego obiektu. Przejdźmy teraz do bardzo przyjemnego panelu. Ten panel możemy włączyć w ten sposób, że klikam na tą ikonkę, ale równie dobrze, jeżeli mamy obiekt w użyciu, to klikamy tutaj na ten kolor i w tym momencie pojawia nam się ten panel. To jest panel wypełnienia i konturu. Tutaj w wypełnieniu definiujemy sobie jego kolor. To są różne metody, to też jest kwestia do obejrzenia, ale są różne metody. Najbardziej wygodną metodą jest metoda HSL, to jest jakby barwa, jaskrawość i natężenie koloru. Tu jest też jeszcze jeden bardzo przydatny parametr, mianowicie alfa, czyli przezroczystość. Do czego służy, czy jakby jak wygląda działanie przezroczystości, pokażę bardzo szybko. Zdubluję sobie ten obiekt, mamy już teraz dwa obiekty. Ja obu zmienię przezroczystość koloru. Proszę zobaczyć, co się dzieje. W tym momencie wygląda to niby jakby to był bardziej jasny niebieski kolor, ale to nieprawda, on się staje bardziej przezroczysty. Spróbuję zmienić sobie to również na pełną alfę, czyli brak przezroczystości. Nie pełna alfa, to byłaby pewnie pełna przezroczystość, więc to jest brak alfy, pełny kolor, pełne natężenie koloru. To, co jest też tutaj istotne, to jest to, co widzimy tutaj. To jest cmyk. Dla tych, którzy troszeczkę znają się powiedzmy na grafice, to jest definiowanie kolorów poprzez użycie farby drukarskiej. Zapraszam do Wikipedii na określenie bardziej konkretne. Tutaj trzeba bardzo istotnie zaznaczyć. To jest tylko mniej więcej zorientowanie się, jak dany kolor można byłoby opisać w wartościach cmyka, bo tak naprawdę Inkscape jest programem, który w cmyku nie przechowuje informacji o kolorze, tylko w RGB. Jeżeli nic Wam to nie mówi, to na razie sobie tym nie zaprzątajcie głowy. Jeżeli macie robić zamiar coś do druku, to wtedy już jest to istotne. Przy czym to też mowa o druku, powiedzmy, na potrzeby poligraficzne. Jeżeli to jest druk w domu, to też nie trzeba się tym specjalnie przejmować. Mówimy tylko i wyłącznie o sprawach wydruku. Wracając do tematu,
Ja używam metody HSL, jest ona najwygodniejsza z nich wszystkich. Tutaj w kolejnej zakładce mamy kontur, bo to było wypełnienie. Tu mamy kontur, jest to dokładnie to samo, tylko że trzeba sobie najpierw wybrać, żeby on jakby zaistniał, nasz kontur, bo możemy go tutaj również wyłączyć w tym panelu, wciskając ten X. Więc ja stworzę sobie ponownie kontur. Ten kontur jest bardzo mały, za chwilę powiem, jak zmienić jego grubość poza kliknięciem tutaj. Ten kontur dokładnie tą samą metodą możemy określić jego kolor. Kolejną rzeczą, którą tutaj mamy, to jest styl kontur i to jest już ciekawsza sprawa. Tutaj w szerokości możemy właśnie zdefiniować szerokość naszego konturu. Ja teraz jeszcze bardziej poszerzę kontur do takich dość nietypowych wielkości. Bardzo gruby ten kontur zrobię. Dlatego, żeby zademonstrować pełną ciekawą funkcję, mianowicie połączenie. Chodzi o to, że nie tylko sama figura ma zaokrąglenie kątów, zresztą pokażę, jak to wygląda, było w innym tutorialu, na wszelki wypadek powtórzę, nie tylko sama figura jakby ma zaokrąglenie kątów, ale także samo obramowanie też je posiada. Wybieramy to sobie tutaj z tą ikonką, zmieniamy albo na ścięte, albo na zaokrąglone, albo na ostre rogi. Tutaj mamy zakończenie linii. Tutaj w przypadku prostokątu nie mamy z tym do czynienia, ale jeżeli sobie stworzymy jakąkolwiek linię, to ona ma tutaj sobie zakończenie. Znowu zmienię grubość, zmienię też kolor, shift, klik, zmieniamy kolor obramowania. Jeżeli tutaj zmienię sobie, zauważcie, tutaj na końcu są takie kwadraciki, kiedy indziej powiem, do czego one służą, w następnym materiale będzie bardzo dużo informacji o tym, jak z tego skorzystać, jak wykorzystać to do pracy. Natomiast teraz powiem tylko, że jeżeli te kwadraty obrazują dokładnie zakończenie linii, teraz ta linia ma swoją grubość, jeżeli klikniemy na tą opcję, to w tym momencie to zakończenie jest równe z tą linią. Jeżeli na tą opcję, to te zaokrąglenia czy zakończenia naszej linii się bardzo ładnie zaokrąglą. Jeżeli wybiorę to zakończenie, to będzie takie jakby ścięte, ale wydłużone tak mniej więcej do grubości, tyle dłuższe jakby, ile połowa grubości tej linii. Nie wiem, czy ten opis jest znaczy nie wiem, czy ten opis jest zbyt taki intuicyjny, ale w praktyce bardzo łatwo się zorientować, czego dotyczy. To samo oczywiście, jeżeli zmienię w tym momencie zakończenia, to tutaj też ta linia nie będzie tak ostro zakończona, tylko będzie tak łagodnie zakończona. Można w ten sposób tworzyć naprawdę bardzo różnorodne grafiki. To, co widać tutaj, to są znaki, które na przykład możemy stworzyć na początku albo na końcu jakieś znaczki, ale to są rzeczy jakoś tam mniej używane, sporadycznie. Usunę tą linię, żeby nie zaciemniać naszego obrazu. Wracamy sobie do naszego obiektu. Zmienię mu wielkość jego konturu do powiedzmy 20 pikseli. I w tym momencie warto powiedzieć jeszcze o jednej bardzo przydatnej funkcji tego panelu, mianowicie tego, co widać tutaj, niezależnie od tego, czy wybierzemy wypełnienie kontur, czy styl konturu, to jest rozmycie i krycie. Rozmycie to jest dokładnie to, o czym mowa, to jest rozmycie gaussowskie. Im dalej pojedziemy sobie w prawą stronę tego suwaka, tym bardziej bryła nam się staje rozmyta, no, może nie bryła, bryły są trójmiarowe, tym bardziej figura staje się rozmyta. Wystarczy tak naprawdę, w gruncie rzeczy zwykle to rozmycie nie jest większe niż 20, powiedzmy 5, a tak naprawdę potrafią to być wielkości naprawdę równe, powiedzmy 0,5 i tak dalej, i tak dalej. Rzecz jest bardzo przydatna, bardzo często się to wykorzystuje na przykład przy okazji jakichś cieni, takich innych rzeczy. Krycie to po prostu przezroczystość. Teraz tutaj warto zwrócić uwagę na pewną rzecz. Przezroczystość samego koloru. Już omówiłem, ja sobie zdubluję ten obiekt, znowu zmienię mu kolor, bo tak nie bardzo mi się on podoba. Mamy sobie tutaj dwa kolory. Teraz jeżeli korzystamy z tego, co jest tutaj, czyli z alfy, czyli z przezroczystości, to w tym momencie definiujemy, czy zmieniamy przezroczystość samego prostokąta, to znaczy samego jego wypełnienia. Jeżeli zmieniamy sobie przezroczystość konturu, to w tym momencie zmieniamy tylko i wyłącznie przezroczystość konturu, z czym trzeba się liczyć z tym, że jeżeli on jest przezroczysty, to spod niego wystaje również fragment wypełnienia. Natomiast jeżeli posługujemy się kryciem tutaj, to on jest jakby globalny dla całego obiektu. Co jest też ważne, możemy i tutaj zmienić krycie, i tutaj po części również też.
co bywa czasem trochę jakby utrudnione, jeżeli nie wiemy, dlaczego właściwie nasz obiekt jest, szukamy, dlaczego nasz obiekt nie jest w pełni jakby nieprzezroczysty, chcemy wiedzieć, dlaczego tak się dzieje, to czasem trzeba sprawdzić wszystkie te rzeczy, ale to nic. Mimo wszystko jest to sprawa bardzo intuicyjna. Jeżeli chodzi o wypełnienie i kontur, to mniej więcej na tyle. Teraz przejdziemy do kolejnego sobie naszego panelu. Ten panel to również bardzo często wykorzystywany panel, tak samo jak poprzedni. To jest panel, który nazywa się Wyrównaj i rozmieść, i jego ikonka wywołująca go znajduje się w tym miejscu. Jest to rzecz niesamowicie przydatna. Stworzę sobie, tutaj mamy dwa obiekty, ja sobie jeden z nich tutaj zmienię, jego rozmiar, zdubluję sobie go jeszcze raz, przycisk skrót klawiszowy Ctrl-D, albo jeżeli chcemy go powielić, to wybieramy edycję, powiel, i w tym momencie mamy już dwa obiekty, a nie jeden. Zmienię sobie jego kolor na zielony, jego kontur na powiedzmy ciemny zielony, no jasny zielony w środku, lepiej tak. Teraz, jeżeli mamy trzy obiekty, to bardzo ciekawą rzecz możemy z nimi zrobić. Jeżeli chcemy je uporządkować, to w tym momencie właśnie zaglądamy do tego panelu. Wyobraźmy sobie, że chcemy, aby wszystkie te trzy obiekty znajdowały się równo na środku strony, patrząc jakby od lewej do prawej. Na środku w pionowej osi, więc używamy w tym momencie tego przycisku, są na stronie w pionowej osi, do lewej, do prawej, jeżeli wybierzemy sobie więcej obiektów. Jeżeli chcemy je teraz na przykład ustawić, żeby między nimi przerwy były dokładnie tej samej wielkości, to korzystamy z rozmieszczenia, w tym momencie korzystamy z tego bądź z tego. To wszystko jest tutaj dokładnie opisane, ale porządkowanie właśnie jest bardzo przydatne, kiedy korzystamy z tego panelu. Kolejną rzecz dość ważną i dość przyjazną tutaj użytkownikowi stanowi to, co mamy tutaj względem. Możemy te obiekty pozycjonować względem całej strony, ale możemy także, znaczy więcej ich, ale także możemy je pozycjonować względem siebie. I tutaj, kiedy rozwiniemy, będziemy mieli bardzo dużo różnych opcji. Najważniejsze jest to, co tu mamy, to jest pierwszy albo ostatni zaznaczony. Ja wybieram zwykle pierwszy zaznaczony, wtedy biorę klik, klik, klik i wiem, że zielony obiekt będzie wyznacznikiem naszego pozycjonowania, czy to do lewej, czy to do prawej, czy to do jego krawędzi prawej czy lewej. Tak naprawdę wszystko to mamy właśnie w tym panelu. Bardzo dużo, bardzo przydatnych rzeczy możemy tutaj zrobić. Jedną sztuczkę wam już teraz podpowiem. Jeżeli mamy na przykład dwa obiekty i chcemy, żeby one były względem strony ustawione mniej więcej równomiernie, no ale to jest takie dość trudne do wyczucia, gdzie jest to, żeby było tyle samo. W tym momencie można zrobić w ten sposób, że zaznaczymy oba obiekty. W tym momencie zrobimy na równi. One są na tej samej wysokości, ale dalej względem strony. Jeden jest bardziej wysunięty, drugi mniej. W tym momencie robimy grupowanie, które jest tu. Te obiekty zachowują się jak jeden obiekt. Używamy względem strony i robimy tak. Mało tego, tak naprawdę grupowania nie trzeba robić. Wystarczy, że ja zaznaczę oba te obiekty i zaznaczę tutaj traktuj zaznaczenie jako grupę. Przy czym, znowu bardzo istotna rzecz, to działa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy bierzemy względem strony. To wprawdzie ten checkbox nie przestaje być aktywny, kiedy zmienimy na pierwszy albo ostatni zaznaczony, czy jakby tego typu rzeczy. Ale mimo wszystko jakby no nie może on zadziałać, bo kiedy zaznaczamy więcej obiektów, kiedy traktujemy je jako grupę, to w tym momencie one będąc grupą już nie są w stanie względem pierwszego czy ostatniego się układać, bo one są już całościową jedną wielką grupą. Pokrótce omówiłem ten panel. Kolejny panel, który warto omówić, to jest panel ustawień strony. Panel ustawień strony możemy znaleźć albo wchodząc w plik i wywołując właściwości dokumentu. Schował nam się poza ekranem, ale zaraz ja go tu wyciągnę. Albo możemy to zrobić to samo, korzystając z tej ikonki właściwości dokumentu. Pojawił nam się nasz dokument. To, co jest tak naprawdę najważniejsze, bo tych rzeczy jest tutaj bardzo dużo, to jest, zamknę ten panel z tyłu, żeby nie przeszkadzał. To, co jest tutaj najważniejsze, to jest to, co widzimy tutaj, czyli to jest kolor, tło i jego kolor. Kiedy używamy sobie naszego tła, to ono wydaje się być białe, ale tak naprawdę w tej chwili ono jest przezroczyste. Jeżeli wyeksportujemy stąd plik na przykład z takim tutaj sobie owalem, to w tym momencie ten plik będzie tutaj wszędzie przezroczysty, tło będzie przezroczyste, a na środku jakby kolorem będzie tylko owal. Ale jeżeli zmienimy tą właściwość, klikniemy sobie na ten panel, znowu mamy sposób ten sam określania koloru. Jeżeli zmienimy sobie alfę na
255, to w tym momencie mamy 100% nieprzezroczystości. To jest kolor biały. To samo ten kolor tak w ogóle można oczywiście również zmieniać. Ja jednak zostanę przy kolorze białym, żeby było wygodniej. Warto o tym pamiętać, że jeżeli chcemy coś na białym tle albo na przezroczystym, to warto jest zajrzeć właśnie do tego panelu. Tutaj możemy sobie zmienić stronę, jakby jej wymiary, możemy jej wpisać ręcznie, możemy wybrać z pewnych zdefiniowanych rozmiarów, jeżeli to jest A4 na przykład, ale podpowiem Wam pewną bardzo użyteczną sztuczkę. Jeżeli mamy na przykład sobie ten owal, który jest gdzieś tu, nie chcemy przesuwać wszystkich możliwych obiektów, albo na przykład ten obiekt, który mamy tutaj, ja tutaj zmienię sobie trochę, zmniejszę sobie perspektywę, obiekt nam jakby wystaje poza stronę i nie chcemy tego wszystkiego łapać i zmniejszać, to w tym momencie możemy zrobić pewną bardzo przydatną rzecz, z której ja bardzo często korzystam. Bierzemy sobie prostokąt, zaznaczamy sobie ten prostokąt, ja zmienię znowu jego kolor dla pewnej jakby łatwości czy pewnego obrazu. Ustawiam go sobie mniej więcej na środku, albo właśnie korzystam, to na chwilę odwołam na bok, korzystam z tego panelu, pierwszy zaznaczony, ciach, ciach, ustawiam sobie obiektyw względem siebie, jeszcze raz to zrobię, żeby było widać, że to naprawdę działa. I w tym momencie klikam sobie zewnętrzny obiekt, w tym panelu tutaj wybieram opcję dopasuj stronę do zawartości, klikam dopasuj stronę do rysunku lub zaznaczenia, w tym momencie wielkość naszej strony zmieniła się dokładnie na taką, jaką miał obiekt, który był zaznaczony w tle, był zaznaczony jako największy ze wszystkich obiektów i w tym momencie mamy nasz owal dokładnie na środku rysunku. Jest to rzecz bardzo przydatna w pracy i bardzo szybka, bardzo taka łatwa w wykorzystaniu. Kolejną rzeczą, jaką chciałbym pokazać Wam, to są prowadnice. Prowadnice wykorzystuje się bardzo często, kiedy tworzymy coś na bardzo konkretny wymiar. Te prowadnice możemy sobie po prostu wrzucić na ekran. Te prowadnice mają tutaj taki swój jakby punkt zaczepu. Ten punkt zaczepu jest zawsze tam, gdzie jakby trzymamy myszkę, czy trzymamy kursor myszy, czy gdzie kursorem myszy trzymamy naszą prowadnicę. Tam, gdzie ja przełożę tą prowadnicę i upuszczę, to w tym momencie ona ma swój środek. To, gdzie on jest, ten środek, jest bardzo istotne, ponieważ te prowadnice możemy obracać. Kiedy klikniemy na taką prowadnicę dwa razy, to możemy tutaj sobie zmienić na przykład kąt naszej prowadnicy na jakieś tam, nie wiem, 71 stopni, ok? I w tym momencie zmieniło się na 71 stopni. Tylko że ta metoda jest niezbyt intuicyjna, kiedy podajemy numerycznie. Możemy zrobić to w bardzo inny, bardzo przydatny sposób. Wciskam klawisz Shift i w tym momencie, kiedy najeżdżam na prowadnicę, nasz kursor zmienia się w takie tutaj strzałeczki. Te strzałeczki mówią nam, że będziemy w stanie obracać naszą prowadnicą właśnie względem tego punktu. Ja teraz to zrobię, przytrzymam i przejadę prowadnicą. Teraz pytanie brzmi, być może niektórzy wiedzą, zapewne niektórzy wiedzą, ale jeżeli ktoś się zastanawia, do czego właściwie służą prowadnice, już wyjaśniam. Kiedy wprowadzam sobie nowy obiekt na scenę, to w tym momencie możemy chcieć na przykład, żeby ten obiekt był w jakiś sposób dopasowany właśnie, albo żeby na przykład kilka obiektów kolejnych było dopasowanych do pewnej na przykład jednej linii czy krawędzi. W tym momencie, jeżeli mamy prowadnicę, to jest bardzo łatwe, bo kiedy dojeżdżamy sobie do naszej krawędzi, to w tym momencie jesteśmy w stanie każdy kolejny obiekt ładnie dopasować do naszej krawędzi. One wszystkie będą równe. Żeby taką prowadnicę tutaj wrzucić albo wyrzucić ze sceny, to po prostu trzeba złapać za tą belkę, którą tutaj mamy. Za linijkę łapiemy, wrzucamy na scenę. Jeżeli ją złapiemy znowu i wrzucimy na belkę, to w tym momencie ona zostanie tam w tej belce umieszczona. Kolejną rzeczą, którą mamy, że mamy nie tylko pionowe czy poziome prowadnice, mamy także ukośne, które mamy tutaj w rogu. Inkscape sam dokładnie wie, że o taką prowadnicę nam chodzi, kiedy jesteśmy tego rogu dość blisko, ale jak mówiłem, oczywiście możemy sobie dowolnie ustawić ten kąt, niezależnie od tego, czy potrzebujemy, żeby on był mniej więcej na oko, czy żeby w jakiś sposób pasował do pewnego układu kształtów, czy jeżeli chcemy to zrobić jakoś tak dokładnie co do na przykład stopnia, żeby to było 90 równo pionowo, to możemy to ustawiać tak czy siak. Jest to rzecz bardzo przydatna. Jeżeli akurat tak się zdarzy, że chcemy, żeby ona tutaj tylko funkcjonowała jako pewne odniesienie, nie chcemy, żeby nam się kleiły obiekty do niej, używamy tego panelu tutaj. Wystarczy, że kliknę tutaj i w tym momencie te opcje stają się nieaktywne. Nasz panel przestaje, jakby nasze przyciąganie do prowadnic przestaje być aktualne. Teraz jeszcze pokażę taką jedną rzecz, którą tutaj możemy zrobić. Mianowicie w pracy zdarza się, a jeszcze jedną rzecz, jeżeli mam prowadnicę na scenie, nie chcemy się ich pozbywać, ale z jakichś powodów nie potrzebujemy ich oglądać, to bierzemy po prostu widok i wyłączamy tutaj prowadnicę. W tym momencie prowadnice znikają, znowu widok,
wyświetl prowadnicę i prowadnice się pojawiają. W tym momencie one nie zostają usunięte, one po prostu przestają pojawiać się na scenie, przestają też powodować, że cokolwiek jest do nich przyciągane. Teraz pokażę dwie ostatnie rzeczy, które są bardzo przydatne. To jest taka opcja, która nie jest do końca jakby, powiedzmy, nie jest tak intuicyjna, nie jest widziana wprost, ale jest bardzo, bardzo przydatna. Chodzi o to, że jeżeli mamy sobie obiekt, który jest gdzieś tam w tle, a ten kolor by się trochę opatrzył, zmienił go sobie na bardziej, powiedzmy, niebieski. A co tam? Ileż można na ten sam niebieski patrzeć? Zmienimy sobie na ten sam kolor. Zmienimy sobie na ten niebieski. Tutaj jeszcze dodatkowo wyłączę sobie kontur. Pamiętamy, że przechodzę tutaj. Shift, kontur został wyłączony. A jeszcze jedna rzecz, której nie powiedziałem wcześniej. Wróćmy tylko na momencik do tego tutaj panelu. Jeżeli chcemy, aby nam kontur strony wyświetlał się, nawet niezależnie od tego, czy coś go... Tu mamy kontur strony. Jeżeli chcemy, żeby go jakby niezależnie od tego, czy ktoś go przykrywa, czy nie, żebyśmy go widzieli, to w tym momencie włączam sobie kontur widoczny przez rysunek również w ustawieniach dokumentu. Zapomniałem, bije się w piersi. No ale nieważne. Naprawiłem. Zamykam ten panel. Kontur jest widoczny przez nasz obrazek. Teraz zbliżmy się bardziej. Ten nasz obiekt w tle, on jest cały czas tutaj ustawiony i on to tak naprawdę nie jest kolor tła, tylko to jest kolor obiektu wrzucony na tył. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Ja sobie stworzę parę obiektów. Teraz niebieski na niebieskim nie widać, ale może ja zmienię sobie kolor na, powiedzmy, trochę bardziej jasny niebieski. Zamknę jeden, drugi panel. Teraz już widzimy nasz obiekt. Teraz chcemy zrobić coś takiego, że mamy kilka obiektów. Powiedzmy, że tych obiektów będzie... No, powiedzmy, że one będą w ten sposób zrobione. Teraz chcemy zaznaczyć tylko te dwa obiekty u góry, tylko te dwa proste kąty u góry. Jeżeli ja bym spróbował, można to zrobić oczywiście klikając na jeden, drugi, ale wyobraźmy sobie, że tych obiektów jest, nie wiem, 50. W tym momencie klikając na wszystkie wyszłoby długo, bardzo nieefektywnie. Mogłoby też się coś zgubić. Więc w tym momencie mógłbym kliknąć gdzieś poza i zrobić takie ciągnięcie. No i co się dzieje? Okazuje się, że w tym momencie robiąc takie ciągnięcie, czyli klikam tu, przeciągam, to w tym momencie nie... zaznaczam większej ilości obiektów, tylko kliknąłem wcześniej na obiekcie, który jest z tyłu, klikam na niego, przeciągam i się okazuje, że ja tak naprawdę zmieniam pozycję tego obiektu, który jest gdzieś tutaj z tyłu. A przecież zupełnie nie o to nam chodziło. Wiemy, że ten obrazek w tle będzie... O, jeszcze jedna prowadnica się ostała. Wiemy, że ten obrazek w tle będzie dokładnie zawsze w tym samym miejscu, ale nie chcemy go ruszać, chcemy go zablokować, żeby właśnie dało się bardziej skutecznie zaznaczyć obiekty. Da się to zrobić w bardzo prosty sposób, aczkolwiek trzeba wiedzieć jak i ja wam teraz ten sekret, no może nie sekret, przesadzam, ale powiedzmy tą wiedzę przekazuję. Mamy ten obiekt, który chcemy zablokować. Klikamy sobie na niego prawym przyciskiem, wybieramy tutaj właściwości obiektu. I tutaj z tego menu właściwości obiektu wybieramy zablokowany. W tym momencie ten obiekt został zablokowany i w ogóle nie jest jakby aktywny. W tym momencie wykonując w tym miejscu, jakby w tym miejscu wykonując ciągnięcie, możemy je skutecznie zrobić. Zaznaczamy tylko te dwa obiekty, czy więcej i tak dalej, i tak dalej. Nie możemy tego jakby obiektu wprost niestety odblokować. Możemy to zrobić inaczej. Wchodzimy do menu obiekt, odblokuj wszystko i w tym momencie nasz obiekt znowu staje się odblokowany, znowu możemy go przesunąć. Jeżeli zdarzy się, że na przykład właśnie tak jak mieliśmy teraz tę sytuację, kiedy mamy obiekt na przykład niebieski na niebieskim i właściwie nie wiemy jak to się dzieje, nie możemy się zorientować, a te obiekty niebieskie są nam potrzebne, bo na przykład za chwileczkę wrzucimy sobie pod spód, no nie wiem, na przykład powiedzmy prostokąt, który jest biały i chcemy, żeby to wyglądało w ten sposób, mamy problem, żeby je do siebie odnieść, chcemy, aby nasz ten obiekt w tle przestał być widoczny, ale mimo wszystko chcemy, żeby on był, no bo oczywiście możemy go usunąć, tak, ale to nie jest to, o co nam chodziło, więc klikamy sobie znowu prawym właściwości obiektu ukryj i w tym momencie nasz obiekt przestaje być widoczny, przestaje być z oznaczenia, widać, że nasz niebieski prostokąt jest niebieski, zatem przestało być widać białe, to jakby inna zupełnie para kaloszy i w tym momencie ten obiekt dalej tam jest, żeby on się pojawił, w tym momencie znowu wybieramy obiekt, pokaż wszystko, obiekt nam się znowu pokazuje, znowu możemy wrócić do pracy. Ten ostatni element nie jest może zbyt intuicyjny. Nie możemy może wyłączyć tylko widoczności, jakby blokady tylko na jeden obiekt. Trzeba to robić na konkretnych wszystkich obiektach. Ale mimo wszystko warto wiedzieć, że taka opcja się pojawia. Kiedy praca jakby zacznie się na poważnie, to w tym momencie właśnie dla efektywności warto pamiętać o tym, żeby obiekt zablokować albo ukryć. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za obejrzenie.